Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Cały czas trwa burzliwa dyskusja na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król podkreślił, że nowy projekt Donalda Tuska nie spełnia oczekiwań i wybuchła kłótnia w studiu telewizyjnym. Zobaczmy. To jest mapa przedstawiona wczoraj przez waszego premiera. No. Czy pan tutaj gdzieś widzi jakieś połączenia, które państwo planujecie do tego portu CPK? Widzi pan... No właśnie, ja nie widzę, dlatego ale pana nie, pytam. Nie, bo... Pan premier przedstawił mapę, na której państwo planujecie, że Szczecin nie będzie miał żadnego szybkiego połączenia, że no Katowice to nie wiadomo, bo ja mam tą wersję jeszcze zanim zmienił, a no to może Katowice ale będą miały... Ale kto powiedział, że nie będzie miał? A czy ja panu przerywałem? No, jest... no pan neguje swojego premiera? No, no, ale wiecie, że nie neguje, nie ale... Nie chciałbym, że po tym... To jest... czy ja mogę skończyć pan zdanie? Pan poseł Król, panowie. Pan się broni przed grafiką, które przedstawił panu pana premier, no albo niech pan będzie cicho, bo albo inaczej pan straci robotę. Grafika pokazująca kluczowe połączenia, które państwo zamierzacie budować. Na tej mapie tak, nie ma kluczowe, Szczecina. Ale kto powiedział, że nie na będzie mapie, kolejny? Na tej mapie nie ma... No pan premier, na tej mapie nie ma Szczecina. Na tej mapie... Panowie, pan król ma głos! No bronicie się przed tym, co wczoraj wasz premier pokazał. No tylko ale on to pokazuje. Ale jedno nie neguje drugiego. Nie ma na tej mapie... A to trzeba zrozumieć. Nie ma na tej mapie... Nie ma na tej mapie... To nie wyklucza. Panowie, dajcie powiedzieć panu królowi. To nie wyklucza innych projektów. No panowie, nie zakrzyczycie rzeczywistości. Tymczasem, gdy Paulina Matysiak, posłanka Razem, Nowej Lewicy, próbowała porozumieć się z posłem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie CPK, pojawiły się postulaty wyłączenia jej z klubu Lewicy za karę. A jednym z promotorów tej koncepcji jest Tomasz Trela z Nowej Lewicy z Łodzi. Posłuchajmy. Powiem swoje zdanie. Dla mnie sprawa jest zero-jedynkowa. Jeżeli myśmy w zeszłym tygodniu podjęli w czwartek decyzję o zawieszeniu i ja widzę po kilku dniach, że nie ma żadnej refleksji, dla mnie pani Paulina Matysiak powinna być wyrzucona z klubu parlamentarnego Lewicy i ja na pewno będę rozmawiał o tym ze swoimi koleżankami i kolegami z prezydium. I kto o tym będzie decydował? Jeżeli chodzi o wykluczeniu z klubu, decyduje o tym cały klub parlamentarny i to musi być większość w tym klubie. Natomiast ja słucham i słyszę, co moje koleżanki przesyłają mi, jak pani Paulina Matysiak broni tej sytuacji. Nie ma żadnej refleksji, ona jest przekonana, że robi znakomicie, że robi cudownie. Więc robi to znakomicie i cudownie poza klubem parlamentarnym Lewicy. Ja z takimi osobami niespecjalnie chcę mieć coś wspólnego. Poparcie dla CPK jest grzechem, ale Donald Tusk ma też inne zarzuty dla popierających pierwotny projekt CPK. Zobaczmy. W serwisie społecznościowym X Donald Tusk napisał: centralne przewalanie kasy, czyli CPK, skończyło się definitywnie 15 października. Ruszamy z budową komunikacji przyszłości i żadne trollowanie tego nie zmieni. Ale to trollowanie, drodzy państwo, dotyczy takich właśnie zagorzałych zwolenników Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak mój i państwa gość. Adam Czarnecki jest z nami na łączach. Dzień dobry. I najpierw pana bym chciał zapytać o to, czy projektem Donalda Tuska jest pan usatysfakcjonowany? Jestem i nie jestem, no bo bardzo jestem zadowolony z tego, że w końcu po 8 tam miesiącach przyznał Donald Tusk i przyznała tak naprawdę cała władza, że projekt CPK jednak jest nam niezbędny i musimy go kontynuować. Nie jest to żadna megalomania, tylko że nowe lotnisko jest konieczne, bo przecież koniec końców pan Maciej Lasek od bardzo dawna powtarza, że CPK nie powstanie, że CPK jest w Polsce zbędne i że można to wszystko zrobić Okęciem i Modlinem, a jednak zmiana tutaj o 180 stopni i przyznają już, że CPK jest potrzebne, więc w końcu przyznali nam rację. Teraz ważne, żeby budowali i realizowali ten projekt w pełnej skali i tak, jak już powinien być od samego początku, a nie na pół gwizdka, bo nie ma sensu budować czegoś tytkowo, połowicznie. Jak już robić to poważnie, a nie robić to byle jak. Tak jak mamy tutaj u nas często w Polsce w zwyczaju robić coś. A tymczasem tych, którzy tak gorliwie popierają CPK, jak pan, ze swoją akcją codziennego stania pod Sejmem, porannego stania pod Sejmem z kartonem z napisem Stoimy dla CPK, czy tak dla CPK, premier Rzeczpospolitej nazwał trollowaniem. Chyba są podstawy, by odebrał pan to wobec siebie także.
Znaczy ja tak naprawdę myślę, że tutaj premier wystawia sobie laurkę, a nie nam, no bo koniec końców premier Donald Tusk od miesięcy na Twitterze to głównie raczej troluje, aniżeli zajmuje się poważną jakąś komunikacją, bo głównie jego wpisy to albo są na temat przeciwników politycznych, albo na rosyjskich trolach, albo właśnie teraz, że to my, ludzie, którzy po prostu angażują się prywatnie w rozwój Polski, no to są jakieś trolle i trzeba ich zwalczać. Więc tutaj, no tutaj premier Tusk sobie wyznacza, po prostu wystawia laurkę, nie mi, więc nie czuję się dotknięty jego słowami, sam pewnie powinien się czuć dotknięty, bo to taki przekaz raczej dla betonowej części jego elektoratu. To prawda, natomiast kończy się to poważnie, poważnymi skutkami. Posłanka Pola Matysiak z partii Razem, z klubu Nowej Lewicy, może być wykluczona z tego klubu. Taka dosyć agresywna reakcja jej kolegów partyjnych, spowodowana tym, że no z PiS-em nie można iść nawet w sprawie CPK. Jak pan to ocenia? A to oceniam to po prostu, no widać, że po prostu bardzo mocno grają na polaryzację. I wszystkie działania depolaryzacyjne, a takie na przykład projekty infrastrukturalne, to jest idealna, powiedzmy, rzecz, którą można depolaryzować, no to od razu takie działania są zwalczane, no bo no też lewica. Lewica jak nie będzie zwalczać PiS-u, no to tak naprawdę pewnie Platforma już się całkowicie wchłonie, więc raczej boją się, że na przykład takie działania, które Polacy już są zmęczeni tą polaryzacją, chcieliby, żeby politycy jednak skupili się na jakichś poważnych rzeczach i łączyli raczej, a nie nas dzielili, no to wszystkie takie działania mogą być odbierane jako zagrożenie. No i dlatego na przykład panią Matysiak próbują wykluczyć i ją zdeprecjonować. A też ktoś napisał, zadawał takie pytanie, że przecież można depolaryzować z Platformą czy z PSL-em, no ale umówmy się, że no depolaryzacja polega na tym, że z przeciwnego obozu politycznego się rozmawia na jakieś tematy, a nie będziemy wewnątrz w naszym gronie wąskim sobie dyskutować. Wszyscy, którzy są poza tym gronem, to są źli, a my się depolaryzujemy wewnętrznej jakiejś grupie. No niepoważne to jest działanie, a jednocześnie tak jak mówię, no to jest poważne zagrożenie, no bo jaki inny temat może tak połączyć Polaków, jak nie rozwój naszego kraju, projekty infrastrukturalne, poważna merytoryczna dyskusja. No wszystkie takie działania będą dla nich po prostu, nie wiem, jakimś zagrożeniem. A też jedną rzecz, bo tutaj właśnie pan poseł Trela opowiadał, że przecież nie można działać z PiS-em, nie można działać z Prawem i Sprawiedliwością. Zwróćmy uwagę, że tak, w zespołach parlamentarnych, no to poseł Trela jest również z posłami przecież PiS-u. Na poziomie samorządowym Nowa Lewica bardzo często współpracuje z PiS-em, więc tak naprawdę to jest tylko takie gadanie pana posła Treli, a w rzeczywistości jest zupełnie inna. No i to też, no, pan poseł Trela buduje swoją, powiedzmy, obecność polityczną nie na właśnie merytoryce i, nie wiem, walce o jakieś poważne postulaty, tylko właśnie na takim hejcie. No i to emocjonalne, fajnie podejście, że on stosuje, bo to na pewno ma jakiś odbiór ludzi, ale nie jest to korzystne z punktu widzenia Polski, moim zdaniem. Wie pan co, jak pan widzi, my doceniamy pańską akcję. Nasi widzowie też bardzo życzliwie reagują na to pańskie takie ponadpolityczne zaangażowanie. Poświęca pan swój prywatny czas, swój wizerunek wystawia, który jest też atakowany przez tych fanatyków antycepekowskich. Ale jednak oskarżyłbym pana o pewną naiwność, bo ten projekt Donalda Tuska przedstawiony ostatnio, przecież on brzmi totalnie niewiarygodnie. Tego typu infrastrukturalne przedsięwzięcia to się planuje bardzo rzeczowo całymi miesiącami, jeśli nie latami. Tu nagle pojawia się jakaś grafika, strzałki się rozchodzą od Warszawy, po chwili grafika znika, pojawia się następna, bo dodatkową strzałkę dodali do Katowic, to co? Osobną kolej dużej prędkości zaplanowali w 3 minuty? Nie no, to wygląda jak zwykły PR-owski humbug. A czy pan uważa, że ten pomysł rządu to oni sami traktują poważnie? Znaczy dwie kwestie. Pierwsza rzecz, to widać, że ta konferencja została przygotowana bardzo na szybkości, co pokazuje między innymi ten problem z grafiką, gdzie nie było Katowic na początku, potem były Katowice. Ale jeśli zajrzymy tak w dokumenty i posłuchamy też, co mówią ministrowie poszczególni, no to raczej na tak 80-90% to po prostu projekt, który będzie kontynuowany, to ten, który już powstał. I oni po prostu muszą przekonać, skoro przez 8 miesięcy albo i dłużej gadali, że CPK beznadziejnie, poprzednia ekipa to centralna przepompownia kasy i tak dalej, i tak dalej. No to oni teraz próbują tym swoim wyborcom jakoś ich
powiedzieć im, że budujemy, nie mówiąc, że budujemy. Więc wymyślają te megalopolis, jakieś nazwy, co w ogóle jest też bardzo śmieszne, bo przecież oskarżano poprzednią ekipę i oskarżano też w ogóle ludzi odpowiedzialnych za CPK o jakąś megalomanię, po czym projekt swój nazywają megalopolis. No to jest jakiś, nie wiem, absurd. Ja największą, w sensie, jak oni już to ogłosili i teraz no, ruszają faktycznie przetargi, to tak naprawdę największy problem z tym wszystkim, to widzę dwa. Pierwszy to jest taki, że jak oni rozbudują Okęcie i Modlin, no to mogą powiedzieć za dwa lata, jak nie raz, nie dwa do Wityskowi się zdarzało, że dobra, rozbudowaliśmy Modlin, to w sumie się nie opłaca już budować tego Baranowa, wstrzymujemy to, no bo koniec końców roboty tam mają się zacząć dopiero w 2026, też po wyborach prezydenckich. Więc w wyborach prezydenckich będą mówić, że my robimy, robimy, ale pytanie, czy faktycznie będą robić, nie wiem. A drugie zagrożenie to ten 2032 rok, no bo tak naprawdę gdyby im zależało, gdyby chcieli wcisnąć na pełny ten piąty bieg, no to by przyspieszyli te wszystkie procedury, tak jak też było to przyspieszane już wcześniej i faktycznie moglibyśmy to budować szybciej. Nie ma potrzeby, żebyśmy czekali dwa lata do wbicia łopaty, albo inaczej, jeśli zostanie przyciśnięte, to szybciej zostaną wydane decyzje lokalizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to nie zostanie przyciśnięte, no to będzie tak powoli, bez pośpiechu budowane i tak naprawdę pewnie oddamy port w 2035 roku albo i później. Więc tu są dwa zagrożenia. No i trzecie oczywiście, że i potrzebne jest prawne jakieś zobligowanie rządu do faktycznej realizacji swoich słów i stąd tutaj na przykład projekt stowarzyszenia Tak dla CPK, ustawa, która prawnie obliguje ich do budowy CPK i KDP do 2030 roku, no bo inaczej, no to no nie wiem, w 2007 roku Tusk obiecywał, że będzie kolej dużych prędkości do 2015, no i była, no nie było, więc i to nie to konkretów, świetny przykład. Politycy, no raczej, no nie ufałbym im, trzeba koniecznie sprawdzać. Pierwszy taki test to będzie bodajże w grudniu, bo chyba w grudniu ma zostać wydana ostatecznie właśnie decyzja środowiskowa. Tak, chyba środowiskowa będzie wydana, ma zostać wydana właśnie w środowiskowa albo lokalizacyjna. No nie pamiętam, w każdym razie dopiero wtedy taki faktyczny test będzie przed nami. No ale podsumowując, najważniejsze, że no, nie wierzę, że będą robić, bo raczej nie mam zaufania do słów obecnej ekipy. I trzeba ich zobligować prawnie, moim zdaniem. Czyli będzie pan dalej stał pod Sejmem? Tak, ale co środę. Teraz jak mamy, bo jest coś takiego, że teraz mamy do 12 września musimy zebrać 100 tysięcy podpisów pod ustawą obligującą rząd do budowy CPK i KDP. No i 100 tysięcy podpisów to jest dużo, więc teraz będziemy stali co środę pod Sejmem, żeby im przypominać politykom, że nie zapominamy o temacie. Tak jest, od 8 do 9 i potem do pracy idziemy wszyscy. Więc będziemy przypominać premierowi o tym, że muszą to budować, a jednocześnie w pozostałe dni zbieramy te podpisy, organizujemy różne akcje. Zachęcam wszystkich do wchodzenia widzów na stronę takdlacpk.org. Tam można pobrać listę podpisów, wydrukować, zebrać podpisy wśród rodziny, znajomych i wysłać na adres stowarzyszenia, bo każdy podpis po prostu ma duże znaczenie, bo musimy zebrać 100 tysięcy. I to będzie gwarant, że oni faktycznie będą budować te CPK, no bo tak to Donald też będzie mówił, budujemy, ale... Pokażmy tę stronę internetową przez nasz redakcyjny tablet. Jest strona internetowa takdlacpk.org, wygląda bardzo profesjonalnie. Zbieramy takie podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o CPK. I tu, drodzy państwo, można przejrzeć projekt ustawy i można sprawdzić, tu po prawej stronie jest zakładka punkty zbierania podpisów, czyli sprawdzić, gdzie te podpisy się zbiera. Ja tutaj klikam, ale mi nie reaguje, panie Adamie, ale to już zobaczymy sobie też na własnych... Tak, ale dzisiaj powinno reagować, bo my teraz przebudowaliśmy tą stronę, bo ona była trochę w innej formie graficznej, no i dzisiaj powinno już być wszystko w nowej formie działać, bo jeszcze nie wszystkie odnośniki są sprawne, ale tam w zakładkach można sobie wybrać zbieranie. Te batony po prostu, te przyciski na głównej stronie mogą nie działać jeszcze, ale tu już w zakładkach powinno być właśnie zbiórka podpisów i tam są wszystkie niezbędne informacje. Panie Adamie, na koniec muszę zadać takie pytanie. Bardzo się pan zaangażował. To jest to Tak dla CPK, to jest naprawdę głośno o panu w Rzeczpospolitej. Natomiast... gdyby były wybory jakieś samorządowe czy parlamentarne, jestem pewien, że dostałby pan propozycję od przynajmniej dwóch środowisk partyjnych, żeby kandydować. Wsparłby pan konkretną partię tym samym, ale również uzyskał szansę być może wpływania na te doniosłe projekty z parlamentu czy z jakiegoś samorządu. Rozważyłby pan taką propozycję?
Rozważyć bym rozważył, ale pytanie skąd, jak i to też tak naprawdę to jest bardzo duże, że tak powiem, gdybanie, no bo ciężko powiedzieć teraz szczegółami żadnych. Tak, tak jest. Chociaż uważam, że faktycznie, żeby załatwić takie rzeczy, to trzeba mieć wpływ realnie na politykę no, i działać w stowarzyszeniach, budować ruchy i próbować też wpływać po prostu realnie na działania i prawodawstwo, jakie jest stworzone, no bo to też na takie narzędzia, no obywatele muszą się angażować. Tu stawiamy kropkę z przypomnieniem środa o 8 rano pod Sejmem, co tydzień można się zgłosić i złożyć swój podpis albo na stronie takdlacpk.org, więc drodzy państwo, pospolite ruszenie i do boju, a moim i państwa gościem był Adam Czarnecki, Tak dla CPK. Dziękuję panu. Dziękuję serdecznie. I dziękuję też państwu, ale zachęcam do pozostania z nami. Telewizja w Polsce wraca za chwilę.